najbardziej to widać z profilu. Tak, wtedy rzeczywiście jest taka lekka wypukłość tutaj pod brodą. Najczęściej mamy do czynienia albo z nadmiarem tkanki tłuszczowej, albo z nadmiarem skóry. A najczęściej i z jednym, i z drugim. Najpopularniejszą metodą jest lipoliza iniekcyjna. Centrum Medycyny Nowoczesnej Triklinium oferuje innowacyjne terapie z zakresu medycyny estetycznej. Sukcesem i wyróżnikiem kliniki jest skuteczność zabiegów, a także unikalna na skalę europejską technologia, kompleksowość leczenia, autorskie metody i doświadczony personel. Pomysłodawcą i założycielem Triklinium jest dr Marek Wasiluk, lekarz medycyny estetycznej, wykładowca, ekspert w dziedzinie laseroterapii, prekursor i poszukiwacz nowych rozwiązań medycznych. Dzięki niemu Triklinium wykracza poza standardy. Drugi podbródek jest kłopotliwy, ponieważ trudno go w naturalny sposób zniwelować. Ciężko tę część ciała poddać jakimkolwiek ćwiczeniom, a diety zwykle nie dają upragnionych efektów. Tak zwany drugi podbródek może mieć trzy przyczyny. Po pierwsze, może tam być nadmiar tkanki tłuszczowej. Po drugie, może być wiotkość skóry i też jej trochę nadmiar. A po trzecie, może ktoś mieć taką anatomię, czyli może mieć mięśnie, które też w tym miejscu przebiegają, które są dosyć nisko przyczepione do żuchwy. Najczęściej mamy do czynienia albo z nadmiarem tkanki tłuszczowej, albo z nadmiarem skóry. A najczęściej i z jednym, i z drugim. Najbardziej to widać z profilu. Tak, wtedy rzeczywiście jest taka lekka wypukłość tutaj pod brodą. No, chciałabym, żeby ta linia była ładniejsza, po prostu świadcząca o mniejszej ilości lat, krótko mówiąc. No i rozumiem, że po tym zabiegu ten podbródek będzie po prostu bardziej jędrny i zniknie nadmiar tego, co ja widzę po prostu pod swoim owalem twarzy. To jest pierwszy etap. Dzięki temu wyeliminujemy nadmiar tkanki tłuszczowej, natomiast nie spowoduje to liftingu i napięcia skóry. Zabieg składa się z dwóch etapów. W pierwszym metodą lipolizy iniekcyjnej likwidujemy nadmiar tkanki tłuszczowej. W drugim za pomocą frakcyjnej radiofrekwencji mikroigłowej ujędrniamy skórę. Jedną z lepszych metod, jeśli nie najlepszą nawet, na taki lifting skóry w tym miejscu jest frakcyjna radiofrekwencja mikroigłowa, która polega na tym, że skórę na odpowiednią głębokość nakłuwamy mikroigiełkami i wywołujemy efekt termiczny, czyli efekt poparzenia. Taki efekt bardzo silnie stymuluje skórę do regeneracji, do zagęszczenia, do uzyskania sprężystości oraz do skrócenia. To znieczulenie jest bardzo skuteczne. Później troszeczkę czułam to ciepło już spowodowane nakłuciami wskutek tego radiofrekwencji. Niemniej jednak to jest takie bardzo nikłe odczucia, na pewno do zniesienia, jeżeli ma się na myśli poprawienie urody. Efekt będzie widoczny po kilku miesiącach, ponieważ po pierwsze tkanka tłuszczowa musi się rozpuścić, poza tym radiofrekwencja mikroigłowa wymusza regenerację. Regeneracja chwilkę trwa, więc można powiedzieć, że efekt będziemy mieć po jakichś trzech miesiącach. Natomiast będzie się on trzymywał długo, pod warunkiem, że oczywiście znowu nie przytyjemy. Jeśli tak się nie stanie, to efekt będziemy mieć na kilka lat. Klinikę odwiedzam z problemem, który dotyczy mojej figury, konkretnie tutaj okolic talii, bioder. Jest wiele metod niwelowania tkanki tłuszczowej. Oczywiście najbardziej skuteczną będzie liposukcja, czyli odessanie, tylko tyle, że jest to metoda dosyć agresywna i nie zawsze konieczna.